23 stycznia w hotelu Ostaniec odbyła się uroczystość złotych i diamentowych godów. Przypadł mi dzisiaj zaszczyt uczczenia z Państwem wyjątkowego jubileuszu. Mija 60 i 50 lat od chwili, gdy związaliście się węzłem małżeńskim, przyrzekając sobie nawzajem dozgonną miłość, szacunek i przyjaźń. Przyrzeczenie to składaliście z ufnością, że nie zawiedziecie się na sobie, że będziecie dzielić dobre i złe, wspomagać się w wzajemnych chwilach ciężkich i cieszyć się wspólnie radością. Dotrzymaliście tego przyrzeczenia mimo wielu złożonych zdarzeń losowych. Przeżyliście wspólnie długie lata. To czas, w którym z pewnością nie brakowało szczęścia, sukcesów i radosnych wzruszeń, ale nie brakowało w nim również kłopotów, rozczarowań, porażek, kłótni, a nawet i łez. Pary małżeńskie z terenu gminy Kroczyce zostały odznaczone medalami za długoletnie pożycie małżeńskie nadanymi przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Odznaczenia jubilatom wręczył wójt gminy Kroczyce Stefan Pantak. Obchodzą dzisiaj Państwo 50-lecie pożycia małżeńskiego. Proszę powiedzieć, jak to się robi, żeby przeżyć ze sobą 50 lat i być tak szczęśliwym jak Państwo? Po prostu, no jest to tak, raz się idzie pod górkę, raz się idzie z górki, raz ze łzami, raz ze słoneczkiem i leci to jakoś. No. Tak, do śmiechu, raz w tygodniu tylko śpimy, to wszystko dobrze. A proszę powiedzieć, jakie jest Państwa najpiękniejsze wspomnienie? No jakie, no po prostu, że jesteśmy tak, że nam mamy trójkę dzieci. Mamy siedem, albo znaczy mamy trójkę dzieci, mamy siedem prawnuków, wnuków, mamy siedem prawnuków. Z tego się bardzo cieszymy, no. A szczególnie z tego, że jesteśmy zdrowi, że mamy pieniążki, że no jakiś i... ten czas leci nam tak po prostu. No ja bym powiedziała, że bardzo dobrze nam w tej chwili. No i mamy smak do jedzenia i do spania, no to jest ważne. To. A czy dzisiaj, jak dostawali Państwo medale, przypomniał się Państwu dzień ślubu? To znaczy, może nawet nie pomyślałam o dniu, tylko że przeżyłam szczęśliwie te 50 lat, że byłam zdrowa, że były tam takie różne upadki, że się było w szpitalu, ale to przeszło, minęło, no, gorzej nie było. Bardzo szybko poszło te 50 lat. Po prostu nam bardzo szybko przeleciały te 50 lat. O oprawę artystyczną zadbało muzyczne małżeństwo, czyli Anita Maszczyk i Leopold Stawarz wraz z Marceliną Miśtą, Andrzejem Kaimem i Michałem Rusem.